Poniedziałek 23 lutego, dziś w Telefaktach, rozpoczął się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Przyjrzymy się zmianom kadrowym w samorządach, powiemy także o wyjątkowym wieczorze poetyckim. Karolina Kamińska, witam i zapraszam na serwis informacyjny. Na Radzie została wybrana pani Iwona Niszczyszyn. Po wyborach samorządowych zmian wiele. Nie są to jednak te obiecane w kampanii wyborczej. Mowa bowiem o tych kadrowych. Urzędnicy często zmieniają tylko funkcje. Wśród pracowników samorządu trudno zobaczyć nowe twarze. Przybywa nam też kierowników, prezesów i dyrektorów pełniących obowiązki. Michał Mędak. Z wyborami samorządowymi zawsze wiąże się nadzieja zmian. W Ostrowcu Świętokrzyskim wyborcy dokonali prawdziwej rewolucji. W mieście powiał wiatr odnowy. Zaczęło się od rad nadzorczych, zwłaszcza miejskiej energetyki cieplnej. Odwołano Piotra Składanowskiego oraz Waldemara Marka Palucha. Powołano prezydenta miasta i marszałka województwa świętokrzyskiego. Miejska energetyka z uwagi na trudną sytuację wymagała jednak zmian poważniejszych. Odwołano więc zarząd spółki. Funkcję prezesa powierzono Dariuszowi Wojtasowi, związanemu z ostrowiecką spółdzielnią mieszkaniową, gdzie był wiceprezesem. To wymusiło zmiany w OSM-ie. Rada nadzorcza w pełnym składzie wysłuchała 6 kandydatów i po burzliwej naradzie została wybrana pani Iwona Niszczyszyn, nasz pracownik, która od 20 lat pełniła funkcję kierownika działu technicznego, także ma duże doświadczenie, duże rozeznanie w sprawach naszej spółdzielni. Stanowisko wiceprezesa w miejskiej energetyce zajmuje obecnie Artur Łakomiec, wcześniej pracownik starostwa powiatowego. W starostwie również zmiany. Z funkcji skarbnika zrezygnowała Beata Pawłowska. Zastąpiła ją główna księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Magdalena Zieleń. Kolejna zmiana dotyczyła szpitala powiatowego. Odwołano dyrektora Józefa Grabowskiego, zastąpił go Jarosław Seweryński, wcześniej dyrektor do spraw ekonomicznych miejskich wodociągów. Zajmuję się przede wszystkim w tej chwili analizą sytuacji istniejącej i gaszeniem pożarów, które co i rusz w jakichś tam obszarach są. Zmiany również w Urzędzie Gminy. Funkcję wiceprezydenta objęła Marzena Dębniak, przez lata będąca sekretarzem miasta. Nowego sekretarza prezydent przedstawił podczas ostatniej konferencji prasowej. Od 23, od najbliższego poniedziałku, pani Anna Niedbała, będąca do dnia dzisiejszego kierownikiem biura prezydenta, będzie sekretarzem miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. To nie jedyne zmiany w Urzędzie Miasta. Więcej obowiązków będzie miał dotychczasowy naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Tomasz Góra. Podjąłem decyzję o połączeniu Urzędu Stanu Cywilnego z Wydziałem Spraw Obywatelskich i od 1 marca pan naczelnik Tomasz Góra będzie pełnił podwójne obowiązki, obowiązki naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Nowi włodarze wymieniają i obsadzają strategiczne dla siebie stanowiska. W większości powierzone jest pełnienie obowiązków. Konkursów jak dotąd nie ogłoszono. Związek Strzelecki Strzelec w Ostrowcu Świętokrzyskim działa już od 24 lat. Jubileusz jednostki przypada na 1 marca, tym samym łącząc się z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości z tym świętem związane w tym roku trwają aż 3 dni, a w organizację zaangażowało się dużo ludzi młodych. W tym roku mijają 24 lata istnienia Związku Strzeleckiego Strzelec w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dokładnie 1 marca 1991 roku odbyły się pierwsze zajęcia dla ostrowieckiej młodzieży. Zajęcia do tej pory nastawione na edukację patriotyczną, historyczną i proobronną. Po reaktywacji nosiła różne numery. Byliśmy numerem 9, jednostką organizacyjną 274. Obecnie jesteśmy jednostką strzelecką 2013. Zmieniały się nazwy.
ale nie zmienił się cel działania. Nie zmienili się instruktorzy, którzy przez wiele lat społecznie pracowali, aby kształtować patriotyzm i postawy proobronne wśród ostrołęckiej młodzieży. Robimy to, robiliśmy i wszystko wskazuje na to, że będziemy to czynić dalej. Jubileusz Związku Strzeleckiego wiąże się z obchodami przypadającego także na dzień 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jako instruktor z 24-letnim stażem jednostki strzeleckiej w Ostrowcu otrzymałem, przypadł mi w udziale ten zaszczyt przedstawienia Państwu prezentacji, która będzie mogła scharakteryzować pokrótce naszą działalność jako Związku Strzeleckiego, będącego spadkobiercą tradycji strzelca z okresu międzywojnia. Prezentację strzelcy pokażą w piątek 27 lutego w domu parafialnym Michael, gdzie pokazem filmu Posłańcy Śmierci rozpoczną się ostrowieckie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia z wykładem wystąpi dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Pierwszy dzień obchodów zakończy debata na temat filmu i wykładu. W sobotę 28 lutego obchody przeniosą się do katolickiego gimnazjum i liceum, gdzie odbędzie się wieczornica Młodzi Niezłomni. Myślę, że to będzie wieczór, na który w sposób szczególny chcemy zaprosić, a jeśli potrzeba dowieść, kombatantów ostrowieckich i taką bardzo ciepłą stworzyć atmosferę przeżyć, do którego przyczyni się pewnie program artystyczny, który przygotowała młodzież. Główne uroczystości w niedzielę 1 marca rozpoczną się już rano. Wszyscy organizatorzy o godzinie 9 zgromadzą się przy Rondzie Narodowych Sił Zbrojnych na Kolonii Robotniczej, gdzie zapalą znicze. O godzinie 18 w Ostrowieckiej Kolegiacie Świętego Michała odprawiona zostanie msza święta w intencji żołnierzy wyklętych. Po niej przemarsz, który jest bardzo ważną częścią naszych obchodów, publicznego zaznaczenia oddania hołdu dla naszych bohaterów. Ten marsz pod tytułem Wilczym Tropem 1963 będzie rozpoczęty sprzed kościoła, sprzed kolegiaty i przejdzie ulicą Kościelną, Górzystą, przez Rynek, przez ulicę Głogowskiego, fragment ulicy Wardyńskiego do ulicy Denkowskiej, a stamtąd na cmentarz parafialny przy ulicy Denkowskiej. Tegoroczne obchody są wyjątkowo długie, bo trzydniowe, ale też dużo organizacji włączyło się w ich przygotowanie. Bardzo cieszymy się, że buduje się taki dość szeroki front, że organizacje, które na co dzień być może różnią się i dyskutują o rozmaitych tematach, w tym obszarze akurat, nazwijmy to patriotyczno-historycznym, znajdują obszar do działania wspólnego i potrafią takie święto przygotować. Naszym głównym celem jest zbieranie młodych ludzi w naszym mieście i zachęcanie do brania udziału w życiu patriotycznym miasta. Chcę właśnie wszystkim podziękować, wszystkim organizacjom, że mimo, że się pewnie różnimy w różnych kwestiach, to jednak właśnie jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o upamiętnienie ostrowieckich, polskich bohaterów, polskich żołnierzy wyklętych, to połączyliśmy siły i dzisiaj ta formuła jest bardzo bogata. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w tym roku obchodzony będzie po raz piąty. 22 lutego przypada Dzień Ofiar Przestępstw. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, prokuratury w całym kraju prowadzą tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Inicjatywa ta ma pozwolić obywatelom na uzyskanie pomocy prawnej. Prokuratury w całym kraju rozpoczęły tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Akcja ma na celu wsparcie społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów natury karnej. W tym wypadku z dyżurującym prokuratorem, z czym mamy do czynienia w prokuraturze w Ostrowcu Świętokrzyskim, pozwoli właśnie ująć tą ocenę i prawidłowo pokierować w załatwianiu sprawy osobom, która ma kłopoty w danej chwili. Nie zawsze, jak przekonuje prokurator rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Waldemar Pionka, osoby zwracające się do prokuratury rzeczywiście są ofiarami przestępstw. Nie zmienia to jednak faktu, że potrzebują pomocy. Prokuratorzy wskazują wtedy drogę postępowania w danej sprawie. Nauczyło mnie już kilkunastoletnie doświadczenie w organizowaniu Tygodnia Pomocy Ofiar Przestępstw,
Nie każda osoba, która czuje się pokrzywdzona, w istocie jest pokrzywdzona przestępstwem. Pomagamy w ten sposób zdefiniować właśnie to położenie, bo niejednokrotnie bywa tak, że osoby, które mają kłopoty o charakterze cywilnoprawnym, majątkowym, rodzinnym, są w przekonaniu, że na ich szkodę zostaje popełnione przestępstwo, kiedy tak nie jest. W prokuraturze przyznają, że inicjatywa Tygodnia Pomocy nie cieszy się już tak dużą popularnością jak przed laty. Każdy, kto zgłosi się do prokuratury, może jednak liczyć na konkretną pomoc. Nie ukrywam, że największe zainteresowanie obserwowaliśmy w pierwszych latach organizowania tego Tygodnia Pomocy Ofiar Przestępstw. Stawiało się po kilkanaście osób, czasami do 30 osób dziennie. Jednakże, no, mówiąc szczerze, i to szczerość tylko i wyłącznie chodzi, niewielki tylko procent osób, które się stawiały, w istocie były dotknięte przestępstwami. W prokuraturze nie chcą jednak, aby w związku z prowadzoną akcją do społeczeństwa trafił mylący komunikat. Tydzień pomocy ofiarom przestępstw nie może być tylko tygodniowym świętem. W stylu pracy prokuratury ostrowieckiej mamy to, że pokrzywdzony może przyjść cały rok, każdego dnia, kiedy pracuje prokuratura. Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem potrwa od 23 do 28 lutego. W Szkole Podstawowej w Szewnie już od 11 lat działa koło teatralne Pinokio, skupiające wielu młodych aktorów, a ci co roku przygotowują wyjątkowy wieczór poezji, zawsze pod innym hasłem. Zobaczmy, co tym razem zaprezentowali przybyłym gościom. Kochaj świat, kochaj życie, carpe diem. Pod takim hasłem w tym roku w Szkole Podstawowej w Szewnie odbyło się przedstawienie przygotowane przez młodych aktorów, skupionych w działającym przy szkole kole teatralnym Pinokio. Jest to moje takie dziecko, mogę powiedzieć. Zawsze chciałam, pragnęłam w poprzedniej szkole, żeby działał zespół teatralny i żeby szkoła była środowiskową szkołą. Udało mi się tutaj. Panie podchwyciły mój pomysł i od 11 lat działa koło teatralne i od 11 lat odbywają się wieczory poezji. Przez te 11 lat swoje aktorskie talenty w kole teatralnym Pinokio rozwijało ponad 50 uczniów, a na organizowane corocznie wieczory poezji przybywa wielu gości. W związku z tym, że to jest impreza środowiskowa, a więc przychodzą absolwenci, nasi byli pracownicy, przyjaciele, radni, przedstawiciele gminy. O i oczywiście ostatnio zaczęliśmy współpracować z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i miło nam, że dzisiaj na tym wieczorze zaszczycili nas swoją obecnością. Absolwenci szkoły, przybywając na tę coroczną uroczystość, występują nie tylko w roli gości. Bardzo miłym akcentem jest, że nasi uczniowie są życi ze szkołą, mają bardzo miłe wspomnienia i przychodzą. I dzisiaj też jest grupa absolwentów naszych. Nawet jeden z naszych absolwentów, który jest już w trzeciej klasie gimnazjum, będzie miał koncert. Przemuś jest wspaniałym uczniem i bardzo się cieszę, że dzisiejszy koncert gitarowy Przemuś Religa zagra. Bardzo miło, że wracam do szkoły i mogę zagrać koncert, bo jest to tak jakby forma też sprawdzenia siebie i myślę, że miło jest też tak wspólnie pograć, pomuzykować. Przemek na gitarze gra od kilku lat, a na swoim koncie ma już wiele nagród i tytułów zdobytych na prestiżowych konkursach gitarowych. W tamtym roku zająłem na konkursie w Kielcach Ogólnopolskim trzecie miejsce. Zająłem również w Żorach na międzynarodowym konkursie drugie miejsce. Podczas tegorocznego wieczoru poezji w nastrojowym klimacie przy świecach i muzyce młodzi artyści zaprezentowali sentencje Horacego, a także wiersze i piosenki wychwalające radość życia. Nie zabrakło także akcentu miłosnego. Wykonam dzisiaj 5 utworów, głównie będą to utwory romantyczne. Pierwszy utwór to będzie Polaka Fantastika, czyli jak można przetłumaczyć po polsku, to będzie Fantazja Polska. Aktorzy z koła teatralnego Pinokio na scenie występują nie tylko podczas corocznych wieczorów poetyckich. Chętnie biorą udział w różnego rodzaju przedstawieniach szkolnych i pozaszkolnych, rozwijając tym samym swoje aktorskie talenty. Kto wie, może wśród nich kryją się przyszłe gwiazdy dużych scen teatralnych bądź szklanego ekranu.
W miniony piątek zakończył się konkurs organizowany przez Lokalna TV i Stowarzyszenie Delta, w którym do wygrania były 4 vouchery na całodniowy karnet na stok narciarski w Szwajcarii Bałtowskiej. Zwycięzcy zostali wyłonieni podczas dzisiejszego losowania, a oto oni. Małgorzata Aleksanderek, Marta Kwaśniak, Anna Skrok, Grzegorz Brodnicki. Vouchery do odebrania w naszej redakcji. Przypominam, adres Osiedle Słoneczne 14 Górny Pasaż. Zapraszamy zwycięzców. W Telefaktach czas na sport. W meczu Orlen Ligi 21. kolejki Krzyostrowiec Świętokrzyski S.A. Chemik Police, wynik 0-3. Mistrzynie Polski w ostrowieckiej hali górowały w grze blokiem, którym zdobyły 14 punktów przy tylko 5 krzo. Z kolei w grze atakiem Chemik zdobył 37 punktów przy 28 krzo. Policzanki również lepiej serwowały. W sumie mecz trwał 71 minut, Krzo zdobył 51, a mistrzynie Polski 75 małych punktów. W Telefaktach to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.